upalne dni. Starajmy się nie wychodzić z domów w godzinach od 11 do 16, bo to właśnie wtedy słońce operuje najintensywniej. Dobry wieczór Państwu, Anna Drynda. Zapraszam na prognozę pogody. Przez cały dzień w regionie panowała pogodna, słoneczna aura, choć na niebie pojawiło się więcej chmur. Gdzieniegdzie popadał deszcz i także lokalnie zagrzmiało. Na termometrach 30 stopni na południu, 31 w centrum i na północy naszego województwa. Po zachodzie słońca zachmurzenie umiarkowane i duże, ale pojawią się rozpogodzenia. Natomiast w pierwszej części nocy zachmurzenie będzie jeszcze większe i to właśnie wtedy pokropi deszcz i może lokalnie zagrzmieć. Na termometrach 14 stopni w Myszkowie, Zawierciu, 15 w Kłobucku i w Częstochowie. Taka sama sytuacja w centrum, na termometrach 15 stopni w Tychach, 16 w Raciborzu, Gliwicach, Katowicach. Nie inaczej na południu naszego regionu. Tutaj szczególnie spodziewamy się burz. Na termometrach 14 stopni w Żywcu, 15 w Cieszynie i 16 w Bielsku-Białej. Niedziela jutro zapowiada się ze słońcem. Na północy dzień z zachmurzeniem małym, z pogodnym niebem i bez opadów. Termometry wskażą temperatury odrobinę bardziej komfortowe. Na termometrach 26 stopni w Myszkowie, Zawierciu, 27 w Częstochowie, Lublińcu i 28 wskażą termometry w Kłobucku. Taka sama sytuacja w centralnej części naszego województwa. Tutaj również nie spodziewamy się opadów. Niedziela upłynie pod znakiem pogodnego i słonecznego nieba. Na termometrach 27 stopni w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Raciborzu i 28 w Gliwicach i w Tarnowskich Górach. Na południu regionu dzień rozpoczniemy z większym zachmurzeniem, ale w trakcie dnia będzie ono maleć. Tutaj również solidna dawka promieni słonecznych. Na termometrach 25 stopni w Żywcu, 26 w Bielsku-Białej i 27 w Cieszynie. Jutro ciśnienie będzie rosło, w południu wyniesie 985 hektopaskali. Zobaczmy teraz, co pogoda przygotowała dla nas w najbliższych dniach. W poniedziałek 30 stopni na termometrach, zachmurzenie umiarkowane, dzień słoneczny i bez opadów. Natomiast we wtorek odrobinę chłodniej, 26 stopni Celsjusza na termometrach, zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego i pokropi przelotny deszcz i pojawią się lokalne burze i będzie dokuczać nam porywisty wiatr. Skoro znamy już prognozę pogody na najbliższe dni, zobaczmy teraz ekoprognozę, jakim powietrzem będziemy jutro oddychać. Nasza cała ekomapa w kolorze żółtym, a to są nie najgorsze, ale też nie najlepsze wiadomości, bo to oznacza, że wszyscy jutro bez wyjątku będziemy oddychać powietrzem umiarkowanej jakości. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.